Witam Państwa raz jeszcze mówię dobry wieczór. Katarzyna Głyska, program W Punkt. Zgodnie z zapowiedzią komentatorzy Marian Kowalski, Paweł Piekarczyk już z nami są. O, widzimy się, pewno się też słyszymy fantastycznie. Panowie, portal Onet informuje, to świeża wiadomość, że Donald Tusk ściąga, inaczej zbroi się na wybory. A tą bronią Donalda Tuska mają być potężne nazwiska, które mają napędzić wyborców Platformy Obywatelskiej. Ewa Kopacz z Parlamentu Europejskiego, Bartosz Arłukowicz z Parlamentu Europejskiego, Radosław Sikorski z Parlamentu Europejskiego, Janusz Lewandowski i Jerzy Buzek. I co wy na to? Paweł Piekarczyk. No Ewa Kopacz, która dzisiaj zagłosowała nawet na wielkie nazwisko, miała odwagę jako jedna z trzech polskich europosłów i czterech w ogóle europosłów. Ale mówi, że się pomyliła. No to nie miała do końca odwagi, bo najpierw odważnie się sprzeciwiła, a potem powiedziała, że łowczym pędem chce. No nie sprzeciwiła się, tylko się wstrzymała, zdystansowała się od sprawy. No ale teraz twierdzi, że się pomyliła. Tak, teraz się pomyliła. Nie, oczywiście można uważać Ewę Kopacz za wielkie nazwisko. Trzeba by co prawda napisać sporą książkę uzasadniającą obszary, w których ta wielkość zachodzi, ale oczywiście pewnie Donald Tusk ma rację, jako że podstawowy aksjomat polskiego życia politycznego, że Donald Tusk ma rację i mu wszystko wolno zachodzi. Marian Kowalczyk, przepraszam, Kowalski, jak patrzy na te no zapowiedzi, Radosław Sikorski. No, jak patrzę na te odgrzewane kotlety, to wcale nie drżę ze strachu, a raczej trzęsę się ze śmiechu. No bo jakich tutaj sobie statystów zatrudnia pan Donald Tusk, no to jest jedno. Ja natomiast uważam, że najważniejszy jest ten, kto napisze program, bo do tej pory nie dość, że nie chcą ujawnić programu, to się domyślamy, co to za program, ale nie chce pan Tusk ujawnić autora programu, więc w sferze domysłów jest taki... No dobra, ale tu są sprzeczne sygnały, bo jedni mówią, tak jak pani poseł Leszczyna, że nie mogą ujawnić programu, bo jakby ujawnili, to by im PiS ukradł ten program, ale sam Donald Tusk mówi, że w zasadzie to oni programu to mają potąd, bo tyle mają pomysłów, ale program nie ma żadnego znaczenia, bo najważniejsze jest to, żeby emocje podgrzać. Ja uważam, żeby jazda była na całego. Ja uważam, że program jest i nawet jest już stworzony. Czyli Bogusław Grabowski go zaproponował. Nie. Jeszcze lepszy. Nie tak grubo. Ja przypomnę takiego pana, którego oni właśnie nie chcą podać jako autora programu, niejaki pan Kononowicz z Białegostoku, który wygłosił słynne "nie będzie niczego". I to jest właśnie program Platformy Obywatelskiej. Nie chcę go ujawnić, no bo sam autor może tutaj jednak wzbudzić wiele kontrowersji. I powiedzmy sobie szczerze, Platforma znalazła się w pewnej kropce, bo nie ma nowych twarzy. Zwróćcie Państwo uwagę, że te odgrzewane... Nie, no ma nowe, bo ich ludzie nie widzieli tam przez 5 lat ostatni. To ależ sobie przypomnę. Pani redaktor, ja nie należę do najmłodszych ludzi, ale pamięć mi aż tak bardzo nie szwankuje, żeby na samą myśl o panu Lewandowskim, Sikorskim, pani Kopacz i innych, to nawet mając wiele zastrzeżeń do działań obecnego rządu, pazurami się trzymać, żeby to ci ludzie jednak tę władzę kontynuowali, no bo jak ma nie być niczego, no to ja wolę, żeby jednak coś było. Paweł Piekarczyk, jak jednak. Główną gwiazdą z tego, co zresztą Marian mówił, główną gwiazdą z tej plejady, którą zaprezentował pan Tusk jako wielkie nazwiska, jest jednak Ewa Kopacz, bo któż... No tak nie pięknie... wiem, no nie wiem, Pawle, a Radosław Sikorski? Nie prezentował jak pani Kopacz, zresztą w Warsie. I w związku z tym to nawet jakby mówiąc o nich jako o odgrzewanych kotletach, Marian, jak rozumiem, nawiązuje do tej sceny i rozumiem, że pani Ewa Kopacz w tej sytuacji jako prezentująca... No ale wtedy kotleciki były świeżutkie, smakowały. Nie, no ale poza tym w ogóle no mocarze to mocarze. No, ten Radosław Sikorski, jak wiadomo, z
No, rozumiem, że on teraz musi uciec z immunitetu europejskiego w immunitet krajowy, żeby mu nie zrobili krzywdy za te 800 tysięcy euro. To ja to rozumiem. Tak, to wszystko jest świetnie. Czy pan Lewandowski? Myślę, że oni po prostu wszyscy, no to było widać w tym głosowaniu dzisiejszym, bo nawet jeżeli pomyłka, to taka powiedziałbym freudowska. No, natomiast oni pewnie uważają, że wobec tego, co się teraz skandalicznie odbywa w tym, no bo przecież uczciwych europosłów aresztują, no, te reklamówki z pieniędzmi im kradną, w ogóle straszne rzeczy im robią, w związku z tym trzeba uciec stamtąd do pod krajowy immunitet, który ma ich obronić. No tak myślę, że to jest ta logika. To jest ta logika, to jest ta... No tak mi się wydaje. No poza tym w Polsce jest jednak ten wymiar, cały czas jednak są czynni ci sędziowie, co to ich pan Neumann określał, że oni tam w kosmos wszystko są w stanie, jeżeli sprawa dotyczy oczywiście członka Platformy Obywatelskiej, to wysłać. Ja powiem wysłać, pan Neumann takich bardziej radykalnych określeń używał. Ale jeszcze jeden temat na sam koniec spoglądam, mamy dosłownie chwilę. Tak naprawdę nawet nie wiadomo do końca, jak to komentować. Premier Saksonii, ja sprawdziłam, to jest premier z byłej partii Angeli Merkel, ale w tej chwili rządzi tam w koalicji z socjaldemokratami, z zielonymi. Mówi o tym, że trzeba Nord Stream 1 odbudować i to szybko, bo inaczej to się popsuje, a przecież w przyszłości ten gaz od Ruskich trzeba kupować. No i teraz pytanie, co to jest? Czy jest to wyskok jakiegoś jednego człowieka, być może opłacanego, a być może takie ma poglądy, że dobrze by było ten gaz jednak od Ruskich cały czas ściągać? Czy też to jest no, jakaś taka akcja, która ma zacząć debatę na temat jednak wyremontowania tego wystrzelonego pod wodą Nord Streamu? Marian Kowalski. No, sojusz sasko-rosyjski, no to ma długą historię od czasów wojny siedmioletniej, czyli to połowa XVIII wieku, tyle, że to było przeciwko Prusom, no ale to taka ciekawostka. Ale całkiem poważnie mówiąc, Niemcy już po raz kolejny są pod kreską, jeśli chodzi o budżet państwa. 7 lat koniunktury, gdy byli, mieli nadwyżki budżetowe, to się skończyło wraz z COVID-em. No i nie mają takiego jakiegoś planu na przyszłość, bo to runęło plan stworzenia takiego gigantycznego sojuszu gospodarczego z widokami na inny z Rosją i z Chinami. To się skończyło i Niemcy mają gigantyczne kłopoty finansowe do tego. Sytuacja demograficzna. Wszystko wskazuje na to, że jednak jest to państwo, które może popaść w gigantyczny kryzys gospodarczy. No, co mnie wcale też nie cieszy z racji naszych relacji, bliskich związków gospodarczych. Także oni muszą jednak zastanowić się, co robić. I powiem tak, Niemcy są tak naprawdę w drodze ku upadkowi i to trzeba jasno powiedzieć, ku upadkowi na wszystkich obszarach, bo autorytet stracili już, pieniądze już im się kończą, Moralnym przywództwie cały czas mówią. W Europie. Jeżeli zobaczymy, jaki los spotkał tą ich wybitną panią minister do spraw wojskowości, jaka to, w jakich walorach intelektualnych to osoba była, kto tam rządzi ważnymi resortami, no wreszcie się pokapowali, trzeba się pozbywać takich obciążeń, no to ja powiem szczerze, Niemcy mają duży kłopot. Paweł Piekarczyk, dosłownie 3 zdania, bo musimy kończyć. Niemcy są rzeczywiście w dość kiepskiej kondycji, to zarówno gospodarczej, jak i moralnej. Znaczy sobie gospodarczą może tego jeszcze tak nie widać. Ale ja przypominam, że były kanclerz Niemiec stał się, że tak powiem, mówię o Schröderze, stał się urzędnikiem u Putina. Jego, to przecież to się nie mieści w głowie. No, Schröder się teraz zajmuje polską demokracją, zadaje pytania na łamach Szpigla, czy Polska to jeszcze jest kraj demokratyczny. On się bardzo uwrażliwił na demokrację, Pawle, tam w Moskwie. Oczywiście. Od wielu dziesięcioleci funkcjonuje coś takiego jak niemiecko-rosyjskie braterstwo zbrodni i imperializmu. I ten głos pana premiera Dolnej Saksonii, tak to jest,
jest po prostu kolejnym przykładem na to, że to braterstwo, niemiecko-rosyjskie braterstwo zbrodni imperializmu nie jest martwe. To znaczy, że ono nadal funkcjonuje w obiegu jakimś. Przecież ktoś, kto jest premierem landu, nie jest człowiekiem przypadkowym. To znaczy, to nie jest jakiś idiota, który powie coś, że tak powiem, coś chlapnie bez sensu, tylko to jest, jakby jeżeli się wypowiada w ten sposób, to znaczy, że to jest jakaś eksplifikacja poglądów jego środowiska. Oni przecież mają, znaczy jedno, co można powiedzieć, to, że mają ogromną ilość pewnego rodzaju instynktu samozachowawczego. I jeżeli ten instynkt mu to pozwala powiedzieć, to nie jest dobra prognoza na będziemy przyszłość. Czekali w takim razie na kolejne wypowiedzi i na reakcję na tę wypowiedź. Czy ona jakoś będzie podjęta, czy rozpocznie jakąś debatę w Niemczech, to o tym będziemy pewno rozmawiać na antenie Telewizji Republika. Marian Kowalski, Paweł Piekarczyk byli no, państwa... Poza tym uważam, że Grot musi odejść. No właśnie, na te słowa czekałam. I tu stawiamy kropkę. Bardzo państwu serdecznie dziękuję, ale z Republiką proszę pozostać oczywiście i do zobaczenia.